Don't Starve, czyli gra survivalu o sandboxowa, w której naszym głównym celem jest nie umrzeć z głodu. Jednak co czai się w ciemnościach? Czego nie widzimy na pierwszy rzut oka? Twórcy gry uraczyli nas wieloma łamigłówkami, których rozwiązanie doprowadza nas do ciekawych informacji dotyczących postaci występujących w grze, jak i samego świata gry. Chciałbym powiedzieć wam, jak powstał ten świat i jak trafili do niego jego bohaterowie. Miłego słuchania. W dzisiejszym odcinku Don't Starve Lore porozmawiamy o zapomnianej wiedzy, którą skrywa archiwum antycznych. Zapraszam. Jak dobrze wiecie, księżyc zrzucił część siebie na wody Konstant, tworząc wyspę lunarną. Uderzenie jednak było na tyle mocne, że część wyspy księżycowej przebiła się do podziemi, natrafiając na biom niebieskich grzybów, który zmutował pod jego wpływem. Jaki był cel w upadku księżyca? Możemy śmiało stwierdzić, że miejsce, w którym wylądował jego fragment, nie było losowe. Uderzenie wywołało spore trzęsienie ziemi, dzięki któremu sypał się most do dawno zapomnianej części ruin, archiwum antycznych. I właśnie to miejsce było najpewniej celem lądowania księżyca oraz sprowadzenia tu swoich wpływów. Pytanie brzmi, po co? W animacji widzimy, że nawet Maxwell jest zaskoczony istnieniem archiwów, co lekko nie dowierza Winona. Jego zaskoczenie może potwierdzić wypowiedź na temat figur antycznych, którzy trzymają księżyc. Jakim cudem nie wiedziałem o tym miejscu? Czy oni o nim wiedzieli? Ktoś lub coś na pewno wiedział o tym miejscu. Podobnie jak w atrium, w archiwach znajdują się runy, które pozostawili po sobie antyczni. Maxwell zauważa jednak, że dość mocno się od siebie różnią i sam nie jest w stanie do końca ich rozszyfrować. Mówi, że część symboli ciągle się powtarza. Z jednej z run odczytuje słowa zmienić się, jednak po chwili dodaje, że to jakieś imię. Kolejna runa podpowiada mu słowo alter. Alter może oznaczać coś odwrotnego, ale również może być przetłumaczone na przemieniać i zmieniać. W takim wypadku alter może być imieniem czegoś, co potrafi przemieniać lub zmieniać. Tylko co? Czy mamy tutaj do czynienia z prawdziwym imieniem księżyca? Czy jednak jest to imię kogoś innego, jak w przypadku wypowiadanego przez Phil Weavera imienia Mephius? Do tego jeszcze wrócimy. Równie ciekawe rzeczy o runach mówi Wickerbottom. Twierdzi, że ta część ruin antycznych pochodzi sprzed czasów odkrycia mocnego paliwa, które miało straszny wpływ na ich cywilizację. Świetnie zachowane archiwum antycznych również potwierdza fakt, że oni i Charlie nie mieli pojęcia o istnieniu tego miejsca. Najpewniej z wielu powodów było ono chronione i ukrywane. Dzięki Warthogsowi dowiadujemy się również, że początkowo antyczni wielbili księżyc. Korzystali z jego mocy, co można zauważyć również przy wcześniej wspomnianych figurach antycznych trzymających księżyc na barkach. Dlaczego więc w pewnym momencie odrzucili księżyc i postanowili zacząć korzystać z mocy mrocznego paliwa pochodzącego od nich? W poprzednich odcinkach lore wspomniałem, że antyczni z jakiegoś powodu musieli się udać w podziemia. Moje spekulacje dotyczące tego powodu doprowadziły nas do teorii, że musieli uciekać przed Noem, wiecznie głodnym bytem. Magia księżyca i jego wpływ pod ziemię musiał być znikomy, co potwierdzić może fakt, że dopiero jego upadek zmutował część jaskiń. Antyczni musieli więc znaleźć inne rozwiązanie, które pozwoli im na przeżycie, co doprowadziło ich do wpuszczenia nich do Konstant. Same archiwa były zasilane mocą księżyca, pochodzącą z trzech opali, przy czym gdy trafiamy do archiwum, jednego z nich brakuje. To również może świadczyć o tym, że zużyli większość dostępnie im magii księżycowej, przez co zostali zmuszeni do korzystania z paliwa. W archiwach poza runami znajdują się również fontanny wiedzy, o których Maxwell ma dość zabawne, a zarazem ciekawe kwestie. Wiemy, że to Maxwell stworzył mechanicznych, przynajmniej tych na powierzchni. Jak się okazuje, znalazł części fontan wiedzy, z których stworzył głowy biszopów, jednak nie wiedział, skąd pochodzą. Dodaje do tego, że źle zinterpretował sam projekt. Wickerbottom twierdzi, że to dzięki magii księżyca antyczni mogli przechowywać wiedzę w postaci płynnej, by przekazywać ją innym. Jeśli archiwum zostanie zasilone dodatkowym opalem, fontanny wiedzy zaoferują nam 3 receptury, które sama nazwa aktualizacji opisuje jako zapomniana wiedza. Są to Terra Firma Tamper, który najpewniej umożliwił antycznym budowę ruin, Astral Detector, który jest w stanie namierzyć ołtarz lunarny oraz Collected Dust. Jest to związek minerałów, z którego możemy ugotować ambrozję. Archiwum nie byłoby tak świetnie zachowane, gdyby nie ćmy kurzowe, które przez ten cały czas zajmowały się tym miejscem. Są jednak nieco ciekawszymi istotami, gdyż nakarmione ambrozją po jakimś czasie wytworzą tulecyt. Wickerbottom twierdzi, że jest to możliwe dzięki reakcji chemicznej w ich żołądkach, czym nie jest zadowolony Maxwell. Liczy chyba na większą tajemnicę skrywającą się za tym materiałem. To, że archiwum i przechowywana tam wiedza były niezwykle ważne dla antycznych, może potwierdzić też ich obrońca. Mechaniczna stonoga, która również zasilana jest mocą księżyca. Stonogi miały najpewniej za zadanie chronić tą część ruin przed nieproszonymi gośćmi. Co jednak jest w nich ciekawe, nie spotykamy się z nimi po raz pierwszy. A przynajmniej z tym, co było ich pierwowzorem. Na muralu Mephius można zauważyć kilka niemal identycznych istot, długich robali z masą odnóży.
Nie wiemy jednak, czy były to mechaniczne stonogi, czy jak wcześniej wspomniane istoty, które były pierwowzorem do ich stworzenia. W archiwum znajduje się jeszcze jedno, równie ciekawe co tajemnicze miejsce. Jest nim portal niemalże identyczny jak ten z Forge Gorge, o czym wspominał Ikerbottom, potwierdzając przy okazji fakt, że survivaliści powrócili z tych wymiarów, a upadek Księżyca wydarzył się niedługo potem. O wiele ciekawszą kwestię na jego temat ma Maxwell, który mówi: to niemożliwe, to nie może być to. Warthogs wydaje się wiedzieć o wiele więcej o tym, co dzieje się wokół niego. Sam twierdzi, że może być skonstant, kiedy tylko zechce, gdyż podróżuje między wymiarami. Wydaje się być wręcz podjarany tym, co zobaczył i przeczytał w archiwum, jednak nie chce psuć niespodzianki survivalistom, a także w odniesieniu do portalu nie chce robić im nadziei. Łącząc całość kwestii tych postaci, możemy śmiało się zastanowić, czy portal w archiwum nie jest przypadkiem portalem, który umożliwi wszystkim wydostanie się z Konstant. Czy jest on drogą do wolności, której od tak długiego czasu poszukiwali? Survivaliści opuszczając archiwum zauważają, że na zmutowanym biomie trwa walka gestaltów i cienistych, które pojawiły się tam z wyrw i obelisków. Owe wyrwy wywołała Charlie, podobnie jak wcześniej, gdy survivaliści trafili do kuźni, tak i teraz Charlie próbuje położyć swoje cieniste łapska na nieznane jak dotąd części ruin, a przede wszystkim mocy Księżyca i zapomnianej wiedzy. Rozpoczęła się wojna Czarnej i Białej Królowej, o której wspominałem już dawno w lore. Charlie osobiście pojawia się na linii frontu, a zrozpaczona Winona próbuje odzyskać siostrę. Niestety, muszą stamtąd uciekać. Będąc już na powierzchni, survivaliści mogą wykorzystać uzyskaną, a wcześniej zapomnianą wiedzę. Za pomocą Astral Detektora odnajdują dwa zaginione części trzeciego już lunarnego ołtarzu. Jeśli zostanie on umieszczony na lunarnej wyspie, w pobliżu dwóch pozostałych ołtarzy, pomiędzy nimi pojawi się tajemnicza energia Księżyca. Myślę, że tak jak w przypadku Fuel Weavera, spaczonego króla antycznych, tutaj zmierzymy się z przeciwnym mu, księżycowym bytem. Kim jednak może być ten byt? Czy będzie to wcześniej odczytane przez Maxwella imię Alter? Czy może odnosi się ono do króla antycznych, który swoją królową nazywał imieniem Mifius? Czy w takim razie Fuel Weaver ma na imię Alter, a jego żona i królowa antycznych Mifius? Wróćmy na chwilę do archiwum. Antyczni pozostawili je bez zasilania, dzięki czemu byli pewni, że nikt nie zdobędzie ich wiedzy, o ile nie posiada opalu. Najpewniej brakujący opal zabrali ze sobą, by móc nadal nieco korzystać z mocy Księżyca, jednocześnie broniąc archiwum. Tak istotny przedmiot musiał być przetrzymywany przez kogoś wysoko postawionego w hierarchii antycznej cywilizacji. Jeśli dokładnie oglądaliście poprzednie odcinki, będziecie pamiętać, że antyczna królowa dzierżyła pochodnię, która była w stanie przez jakiś czas przeciwstawiać się mocy nich, czyli mrocznemu paliwu. A co jest w stanie przeciwstawić się nim? Oczywiście moc Księżyca. Dlatego też uważam, że to królowa, dla której przyjęliśmy imię Mifius, była osobą, która chroniła opalu i korzystała z jego mocy. Był on częścią dzierżonej przez nią pochodni. Niestety nie wystarczy, by uchronić jej lud przed katastrofą. Królowa Mifius poległa, a jej pochodnia została spaczona przez nich. Dlatego też nosi nazwę Dragged Torch, która ma przypominać o tragedii antycznej cywilizacji. Królowa była najpewniej ostatnim przedstawicielem swojego gatunku, który nadal wyznawał Księżyc. Czy to wystarczające, by myśleć, że to z nią w formie lunarnego strażnika stoczymy ostateczną walkę przy tajemniczej energii Księżyca? O tym możemy dowiedzieć się w nadchodzących aktualizacjach. A jeśli już o nich mowa, nadchodząca aktualizacja nosi nazwę Fifofufump, co odnosi się do bajki o magicznej fasoli prowadzącej do podniebnej krainy gigantów. Część Fump odnosi się do powiedzenia Grunfump, oznaczającego z angielskiego dobra ręka do roślin. Teaserem aktualizacji jest grafika przedstawiająca jakąś roślinę, która rośnie i robi się coraz większa. Wormwood, analizując tajemniczą energię, nazywa ją nasionkiem. Jak wiadomo, Wormwood ma dość skomplikowany umysł i nie ma co nadinterpretować jego wypowiedzi, jednak istnieje możliwość, że tajemnicza energia Księżyca nie będzie przyzywała ostatecznego bossa aktualizacji Return of Them, a stworzy ogromną roślinę, która doprowadzi nas do nowej krainy, w której to dopiero co stoczymy bój. Czy tą nową krainą może być Księżyc? Kim jest Alter? I najważniejsze, czy portal w archiwum pozwoli survivalistom na powrót do domu? O tym i o wielu innych dowiecie się w kolejnych odcinkach Don't Starve Lore. Hej, tu Kurczak. Jeśli spodobał Ci się film, to daj łapę w górę i napisz adekwatny komentarz. Włożyłem w ten film sporo pracy i czasu, więc jeśli znasz kogoś, kogo ten film mógłby zainteresować, to prześlij go dalej. Byłoby miło, gdyby osoby, które lubią grać w Don't Starve, dowiedziały się nieco o historii tej gry. Do usłyszenia.